Niższe styczniowe wynagrodzenie to efekt zawiłości nowych przepisów podatkowych, mówią eksperci. Część pracowników nie była informowana o możliwości złożenia formularza PIT-2. Minister finansów podpisał rozporządzenie, na podstawie którego nieprawidłowo zaniżone pensje zostaną wyrównane. Polski Ład to największa reforma systemu podatkowego od ponad 20 lat. Rząd zapewnia, że na zmianach zyska 18 milionów Polaków. O szczegóły zapytać można dzwoniąc na specjalną infolinię, ale połączyć z konsultantem udaje się nielicznym. Według rządzących od poniedziałku infolinia będzie już w pełni dostępna. O Polski Ład zapytać można w Urzędzie Skarbowym, mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski. Od najbliższego wtorku. Urzędy skarbowe w całej Polsce będą pracowały dłużej, dyżury dotyczące polskiego ładu będą trwały codziennie w godzinach od ósmej do dziewiętnastej. Ogrom zmian sprawia, że większość Polaków nie jest w stanie sama sprawdzić, czy i ile zyska na reformie. Jak mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, media społecznościowe są pełne wpisów osób, które otrzymały lub obawiają się niższej pensji. Wszyscy piszą dziennikarze, lekarze, nawet księża katecheci piszą nauczyciele, piszą przedstawiciele służb mundurowych i seniorzy, emeryci że są stratni na tym bałaganie. Nauczyciele wskazują na styczniowe pensje niższe o ponad 200 zł. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi o błędzie, który zostanie naprawiony. Pracownik, który otrzymał niższą pensję dostanie wyrównanie kolejnym przelewem. To co miśmy w tej chwili mamy do czynienia to niestety z błędnym naliczeniem podatków, w sensie błędnym naliczeniem zaliczki na podatek. To zostanie wyprostowane w nadchodzącym tygodniu. Rozporządzenie dotyczące wyrównania strat podpisał minister finansów Tadeusz Kościński. To nie przekonuje opozycji, która chce dymisji premiera. To są po prostu ludzie, którzy niekompetentni, którzy przygotowali ten dokument. Po prostu trzeba wyborów parlamentarnych, trzeba Polakom dać szansę na to, żeby zdecydowali jakie Polski chcą. Podstaw do dymisji szefa rządu nie widzi rzecznik rządu. Nie wyklucza jednak innych zmian personalnych. Czas na wyciąganie wniosków, również personalnych. Na pewno za, za jakiś czas przyjdzie. Najpierw trzeba zweryfikować dokładnie, gdzie popełniono ostatecznie błędy i kto co nie odpowiada. Jak podkreśla ekonomista dr Mariusz Sokołek, niższa pensja to efekt wyższej zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka wynosząca niespełna 44 zł wzrosła prawie dziesięciokrotnie, gdyż prawie dziesięciokrotnie wzrosła kwota wolna od podatku. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że przed wyższą składką uchroni formularz 2. Teraz, w związku z tym, że to jest aż tak istotna wartość e, sięgająca 400 zł, ponad 400 zł, w związku z tym od razu czujemy w swoim portfelu, czy złożyliśmy ten dokument, czy nie. Dodatkowo od tego roku nie można odliczyć składki zdrowotnej od podatku. To zrekompensować ma ulga dla klasy średniej przysługująca osobom zatrudnionym na umowę o pracę i zarabiającym rocznie od 68 412 do 133 692 zł. Brutto. Przekroczenie limitu spowoduje, że ulgę będzie trzeba zwrócić w całości. Podatnik może zrezygnować z ulgi i odebrać nadpłatę podatku w rozliczeniu rocznym. Jeżeli się mieścisz w tej kwocie rocznie, to wtedy ta ulga ma sens. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak naprawdę przewidzieć, możemy tylko symulować to, co, się, to, co otrzymywaliśmy wynagrodzenie w poprzednim roku i na podstawie tego zrobić wstępną jakąś symulację. Limit ulgi łatwo mogą przekroczyć przedsiębiorcy, zaznacza rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Ci, którzy pracowali i na, na etacie, i mieli działalność gospodarczą, a im się na przykład sumuje dochód z tych dwóch, źródeł dochodu i na przykład tracą ulgę, na przykład będą zamykali działalność gospodarczą. Rzecznik dodaje, że komplikowanie przepisów podatkowych w czasie pandemii i rosnącej inflacji nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej oraz inwestycjom.